Dzień dobry, witam Was serdecznie. Piękna pogoda, ja z tabletem w dłoni, co oznacza nie mniej, nie więcej, że będzie się działo. Dzisiaj nie będę sam. Dzisiaj będzie ze mną Adrian, który wyjaśni nam... Cześć Adrian. Cześć. Dlaczego bezpieczeństwo w przypadku takiej instalacji fotowoltaicznej jest tak kluczowe. Przyznam szczerze, że ten audyt, który jest tutaj w aplikacji, jest dla mnie trochę zbyt skomplikowany. No, ja sobie z tym nie poradzę, oddaję to Tobie. Chciałbym od razu zapytać, co mogłoby pójść nie tak, co wpływa na bezpieczeństwo takiej instalacji? No Mik, przede wszystkim masz na dachu elektrownię, tak? Przede wszystkim ta konstrukcja wsporcza musi być odpowiednio zamocowana do połaci dachu. Tutaj mamy instalację na dachówce ceramicznej, tak? Dachówka przede wszystkim musi być odpowiednio podszlifowana, tak, żeby w przyszłości nic tam nie zaciekało. Odpowiednio muszą być też ułożone przewody, żeby nie były narażone na potencjalne uszkodzenia izolacji i w późniejszym czasie pożary. Tak. Przewody powinny być oczywiście też przymocowane do tej połaci dachu, tak, żeby nie fruwały i nie generowały nam jakichś hałasów tutaj niepotrzebnych, no, generując też niepokój klientów. Jasne. Co jeszcze? Kolejnym ważnym aspektem jest na pewno uziemienie całej konstrukcji, tak żeby odprowadzić niebezpieczne napięcie z wyładowania do ziemi, indukowanie się napięć na konstrukcji, tak, nieodpowiednie odprowadzenie tych potencjałów do ziemi przez uziemienie, tak, no będzie nam po prostu powodowało utratę ilości generowanego prądu i utratę prognozowanego uzysku. No i nawet taka błaha rzecz jak klemy montażowe, których nieodpowiedni montaż będzie powodował nam brak gwarancji producenta na moduły. Powiedz mi, ten audyt, ta ankieta, to jest jakby częścią przedsięwzięcia. To nie jest tak, że pan Heniu wpada na dach, mówi mi tu dwa panele, tam cztery panele, robi, znika jak kamfora i tyle go widzieli? Oczywiście, że tak nie jest. Przede wszystkim my jako audytorzy sprawdzamy te instalacje i potem to my generujemy odpowiedni raport po takim audycie, gdzie ekipa jest wrócona, jeżeli znajdziemy coś, co nas zaniepokoiło. Adrian, ja Tobie nie przeszkadzam, pracuj sobie spokojnie, a ja dla Was mam ostatnią puentę. Zamontować instalację fotowoltaiczną na dachu, fajna sprawa. Cieszymy się darmową energią, ale bezpieczeństwo, na nim powinniście się skupić. To ono sprawia, że w pełni możecie korzystać z tego dobrodziejstwa. Fajne.